Hej, siemano, witam już w trzecim filmie z najnowszego Bioshocka Riot Games.pl z tej strony i dzisiaj chciałem wam pokazać, jak gra wygląda na dalszym etapie rozgrywki. Mam za sobą już 5 godzin, mam kilka fajnych broni nowych, kilka różnych wigorów, zwanych także jako plazmidy w poprzednich częściach, więc zobaczycie sobie, jak gra się prezentuje na dalszym etapie rozgrywki. No to tutaj mamy taką misję teraz, jak ta miejscówka się nazywała. Mamy znaleźć Elizabeth. Więc sobie pójdziemy i spróbujemy ją znaleźć. Poprzednio nam fabule gdzieś nam tam zaginęła, więc spróbujmy ją odszukać i zobaczyć, jak prezentują się wszystkie nowe wigory i nowe branie. Także raz, upgradeowałem trochę ten karabin, mam lepszą celność i zadaję większe obrażenia, więc zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda. No to gramy. Co tu się dzieje w ogóle w tej części gry? Oczywiście kto zamiata podłogę, no oczywiście Murzyn. To jest dyskryminacja w tym Bioshocku na pierwszym planie chyba wystawiona. Warto także słuchać, czytać audiobooki porozstawiane, pozostawiane jako znajdźki w grze, więc można się dużo dowiedzieć w ogóle o Zachariaszu, o twórca tego miasta, w ogóle o tym, jaki ustrój panuje tutaj w Kolumbii, a zaciekawienie paluje, ale to już zagrajcie, zobaczycie sobie. Nawet tutaj chyba z tym strażnikiem będziemy musieli się jakoś rozprawić. On nas może zaatakować? Nie, jest spoko, dobra. No to gramy. Przejrzyjmy tu jeszcze. Bo rozglądajmy się. Dobra, nas wypraszają, więc wyjdźmy. Wygląda na jakąś dzielnicę roboczą, pracowniczą. Dobra, sprawdźmy, co będzie tutaj. Już widzę, że mamy sol, ale chyba mamy cały pasek, więc nie przydadzą się jak na razie. Amunicję do karabinu. Okej. Oczywiście także amunicję też zakupujemy w automatach, jak w poprzednich grach z serii. Automaty, które... No niestety, jak na razie przynajmniej nie mogę ich hakować. Nie wiem, czy będzie będzie taka możliwość w najnowszej części Bioshocka. Ale zobaczymy. Tutaj możemy ukraść, ale to będzie kara jakaś za to, więc nie próbujemy, ale chociaż to by się tutaj przydało, to wyposażenie. To jest strój naszego bohatera, 4 rzeczy bohater nasz może nosić. On to nam daje różne bonusy. Może załatwmy tego strażnika. Mam nadzieję, że nie wywoła to alarmu. I teraz sobie tutaj sprawdzimy. Co tu mamy? Wyposażenie. Zabicie przeciwnika w czasie podróży. A, wezmę to, ale nie będę używał sobie na razie. Dobra, ale... Bardzo przyjemnie strzela się z tego karabinu. Nie jest to co prawda maszynówka, ale ma niezłego kopa, więc łatwo rozprawić się z wszystkimi przeciwnikami. Dobra, no więc... O, i mamy takiego pierwszy wigor, czyli... właśnie kruki. Oczywiście też możemy używać je na dwa różne sposoby. Teraz w trybie podstawowym go użyłem. I pokażę, jak prezentuje się w drugim trybie. Ale to momencik, tutaj schowajmy się na chwilę. I teraz tak. Przytrzymując kół, mam takie koło. Koło, gdzie mam wszystkie wigory i weźmy sobie opętanie. I opętajmy jednego z naszych przeciwników. On się przyda. Teraz ostro atakujemy te maszyny, może warto by było ją też opętać. Okej, kończą mi się sole niestety. Weźmy teraz tak. I moje ulubione głodne kruki. Niestety nie da rady ich użyć. Wtedy się niezła sedema zrobiła. Ale poradzimy sobie chyba bez problemu. Gra na normalnym poziomie trudności i gra jest ogólnie łatwa. Chyba tylko przez... Jak dotąd chyba... Leżałem trupem tylko dwa razy, więc nie jest źle, nie jest źle, nie jest trudno. Czasem nawet lepiej by było, gdyby gra była trudniejsza i teraz
wszystko będziemy musieli ostro się z tym rozprawić. Mam nadzieję, że damy radę. Padła mu głowa, zobaczcie. Dobra. On gubił Gatling. Może pokażę, jak to wygląda, ale... Gatling, korbacz. W polskiej wersji. Zobaczcie, jak on wygląda. O, mamy coś takiego. Też wali nieźle, ale nie lubię używać takiej ciężkiej broni. Wolę tutaj mój karabin. Dobra, to już tu jesteśmy, jak zrobiliśmy już zadymę, to już przeczesujmy wszystko. Kasa, kasa. Bardzo potrzebna jest kasa w tej grze. Też drogie są ulepszenia do naszych wigorów, więc warto oczywiście zbierać kasę. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Oj, świetnie tutaj wygląda teraz ten wiatr. Podmuchający nam tutaj szmatę. Fajnie, fajnie, te wszystkie tryby, tu leci jakiś film. Pewnie propagandowy. To ładnie, ładnie tutaj naprawdę to wyszło. O, i takie pułapki możemy testować, może zaprezentuję wam. A to albo przy okazji walki, To jest tutaj pułapka elektryczna. Z wigoru zwanego elektryczny jockey. Też był potrzebny fabularnie. Podnieśmy tę solę. Okej, okay, mamy naładowane na maksa. To jeszcze ustawmy na mój ulubiony zestaw, czyli tak. Amunicja do karabinu też się przyda. Karabin wyborowy, snajperka. Mam mało amunicji do maszynówki, więc weźmy tą snajperkę sobie. Też będzie okazja, żeby zaprezentować, jak wygląda i jak działa karabin snajperski. O, tutaj mam jakiegoś buga chyba. Ciężko go po coś podnieść. Dobra. No, snajperka jak snajperka, wielki celownik. Długa lufa. Okej, wyważmy te drzwi. Okej, jest Elizabeth, którą cały czas ścigamy. Ona ode mnie uciekała, ale nie będę zdradzał dlaczego. Sami sobie to odkryjecie, jak będziecie grali. Nie chcę wam tutaj psuć zabawy. Ale spróbujmy ją jak najszybciej odnaleźć. Przy okazji, czy nic tutaj nie pomykam? Nie pomijam. Dobra, pędźmy przed siebie. Nadajmy tej scenie trochę dramatyzmu. O, to jest właśnie jedna z umiejętności Elizabeth. Ona może tworzyć takie portale, przesmyki. Czasem przydaje się to tak, że w walce możemy na przykład przywołać sobie dzięki niej jakiegoś tam żołnierza, haki na ścianie, żebyśmy mogli się przesuwać lepiej, podróżować, atakować przeciwników od frontu, z boku, więc spoko, spoko motyw bardzo. Sami widzicie pociągi, ona teraz tutaj wchodzi, takie jakby takie zaginanie rzeczywistości. No i co teraz? Oj, no nie udało mi się. Okej, no dobra, zobaczymy tam. Złapali ją, no ale sprawdźmy. Podejrzewam je dalej, przeszukajmy tę biurkę, mam amunicję. Kurczę, żałuję, że wziąłem ten karabin. Okej, mamy przy okazji Achika. Żałuję, że wziąłem ten karabin snajperski. Może się tutaj już nie przydać. Ale ten karabin też sobie, mam nadzieję, poradzi na długi dystans, więc nie powinno być źle. Chociaż tutaj leży druga snajperka, co może sugerować, że jednak się gdzieś tutaj może przydać. Dobra, tutaj słuchać naszą dziewczynkę. Gdzie jesteś? Chodź tu. Amunicja i sola. Tutaj co mamy? Też mamy sól. Okej. Nie damy rady ich zabić. Ale spróbujmy tutaj jakoś w ciekawy sposób zobaczyć przeciwników. Okej, dobra. Jeszcze raz. I też atak z góry. No i teraz tu by się przydało coś naprawdę... coś takiego a la shotgun. Dobra, ale rozłożę pułapkę z kurków. Zobaczcie, o, jak to będzie wyglądało.
I oni otrzymują obrażenie, są bardzo także podatni na moje ataki, jeżeli są pod wpływem wigoru o nazwie Głodne Kruki. Także czasami walki trwają kilka sekund, jeżeli dobrze się je rozegra. Okej, tutaj jeszcze mamy przeciwników. Oj, co tu się... Tutaj mamy karabin. No, mówiłem, że Bioshock jest łatwy i... A tutaj śmierci. No dobrze. Co tutaj mamy teraz za przerywnik? I gramy dalej. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widziałem takie... taką scenkę po śmierci. Zawsze rozgrywało się to trochę inaczej, ale... No Bioshock cały czas zaskakuje. No tutaj musimy się chować przed tym karabinem maszynowym, który nas tutaj wymiata. Ale bądźmy sprytni i zróbmy to tak. Będzie walczył teraz dla nas. Nie wiem, czy tu jeszcze kogoś da radę zabić. Wyeliminować. Dobra. Kogoś tu jeszcze słychać, a on zaraz wróci. Zaraz zacznie kojarzyć, do kogo ma strzelać. Do kogo nie, więc ulotnijmy się z tej miejscówki jak najszybciej. Także teren dosyć otwarty. Dobra, cały czas otrzymuję obrażenia, albo spróbujmy go wykończyć. Dobra. I tutaj będziemy musieli się dostać na tak zwane skyline, do góry. Okej, zeskakuj. No i przeliczyłem się teraz troszkę, myślałem, że go załatwię bez problemu, a tutaj facet stawił dość mocny opór. Znowu mamy snajperkę i automaty, więc zobaczymy, czy mam coś kasy na apteczkę, dobra. Okej, czyli mamy full żyć. A tutaj co nam jeszcze zaoferują ciekawego? Wzmocnienie. Wzmocnienia są dosyć drogie. Tutaj mamy, no, diabelskie wzmocnienie 666, no. Musieli to zrobić chyba. A fajny motyw. Co by nie mówić. Dobra, gramy dalej. Tutaj nam te drzwi świecą. Może spróbujmy to jakoś otworzyć. Jest nasza Elizabeth. Nadal przed nami ucieka. Boję się, że jak wejdę na to, no to ona może to schować. Nie, ma na szczęście nie. I teraz w którą stronę? Chyba tutaj spróbujmy. Chociaż tu już jechałem, czy to nie będzie krążyć przypadkiem naokoło? Z powrotem. Jeszcze raz tutaj. To nam pokaże nasza magiczna strzałka. Nasza magiczna strzałka pokazuje, że mamy iść tu. I tutaj do góry. Tylko w którą stronę? W którą stronę? W tą stronę. Dobrze. No to jedziemy w takim razie. O, i tutaj już byłem, ale wezmę też te sole. Strzałka nam nadal pokazuje. Nadal pokazuje na linkę. No dobra, no coś tu jest dziwnego, że teraz raz w tą stronę. A, już wiem. I teraz tutaj na pewno to będzie właściwa droga. Okej, to mamy wyczarowany pociąg. Wyczarowany skyline. Wszystko tutaj i pójdziemy sobie. Złota rączka, fałszywy pasterz. Ale nieźle facet nami rzuca. Ten przeciwnik to jest coś w stylu Big Daddy'ego, zwanych z poprzednich Bioshocków, na pewno wam bardzo dobrze znany. I tutaj mamy taki jakby jego kolumbijski odpowiednik. No świetna, świetny ten skrypt. I'm slipping! Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt! Elizabeth,
I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes. I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? Elizabeth troszeczkę się zmieniła. Instruje jest bardziej brudny, podarty. What do you say? Partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. No to sztama. Okej, okay, no to dobra. Odnaleźliśmy Elizabeth. Mam nadzieję, że pokazałem wam kilka nowych wigorów, trochę akcji, kilka karabinów nowych. Także tyle będzie na dzisiaj z tego Bioshocka. Oglądajcie kolejne odcinki. Niedługo pojawi się gameplay z Metro 2033 na prośbę użytkowników, także test wydajności będzie z Metro. Więc zapraszam do oglądania i pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się gorąco. Przy okazji wesołych świąt. I hej, papa, cześć.